Dzień dobry, mamy dziś 25 czerwca, wtorek, a ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołajkach, gdzie odbywa się właśnie ogólnopolska konferencja duchownych. W modlitewniku z Biblią na co dzień znajdziemy dziś werset z listu apostoła Pawła do Rzymian z 10 rozdziału, z 10 wiersza, gdzie czytamy: sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Moi drodzy, obchodzimy dziś 494. rocznicę wyznania augsburskiego. 25 czerwca 1530 roku Filip Melanchthon wystąpił przed cesarzem Karolem V na Sejmie w Augsburgu i po raz pierwszy przedstawił władzy politycznej spójne i kompleksowe wyznanie wiary protestanckiej oparte na Piśmie Świętym i wyrażające teologiczne poglądy naszego reformatora Marcina Lutra. Był to jeden z kamieni węgielnych reformacji. Werset biblijny zaproponowany dziś przez modlitewnik z Biblią na co dzień świetnie wpisuje się w te wydarzenia i oddaje ducha wyznania augsburskiego. Reformatorzy wierzyli i na tym oparli całą reformę Kościoła, że tylko przez łaskę, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa można osiągnąć usprawiedliwienie przed Bogiem. Ich odważne wyznanie tej wiary ustami na Sejmie w Augsburgu było krokiem do zbawienia nie tylko dla nich samych, ale i wszystkich, którzy tę prawdę przyjmują. Ten werset biblijny zestawiony z dzisiejszą rocznicą inspiruje mnie do zadania sobie pytania i chciałabym, aby zainspirował także Ciebie. Do zadania pytania nie tyle o samą wiarę w usprawiedliwienie, która jest przecież jednym z kamieni węgielnych teologii ewangelickiej, co o moją i o Twoją odwagę, aby wyznawać to przed światem. Filip Melanchthon stanął przed cesarzem, ryzykując wiele, nawet własne życie. Dzisiejszy świat daje nam możliwość wyrażania własnych poglądów swobodnie i bez ryzyka. Dlaczego tak rzadko z tej możliwości korzystamy? Aby opowiadać o tym, że Bóg chce okazać nam swoją łaskę i dać zbawienie wszystkim, którzy przyjmują to z wiarą? Światu bardzo trzeba dziś Jezusa, być może jeszcze bardziej niż w czasach reformacji. Naszemu Kościołowi potrzeba dziś Jezusa. Mnie i Tobie potrzeba dziś Jezusa. Chcę Cię dziś zainspirować do odważnego świadectwa o Jezusie swoim życiem, swoją codziennością i swoimi ustami. Dla niektórych ludzi Twoje życie może być jedyną Ewangelią, jaką kiedykolwiek przeczytają. Amen.